Budzisz się w przemokniętym ubraniu, leżąc na dnie bardzo płytkiej rzeki. Otacza cię gęsta, biała mgła. Nie pamiętasz, jak tu się znalazłeś, co tu robisz, ani nawet kim jesteś. W głowie masz tylko trzy imiona. Ani, Zoe, Lux. To twoja rodzina. Wiesz, że powinna tu z tobą być, ale nigdzie jej nie widzisz. Pod swoimi nogami zauważasz jedynie pamiętną kartkę. Podnosisz ją i czytasz. One tu są. Porwane przez nieczyste moce. Więzione w ich kryjówkach. Musisz je znaleźć, zanim będzie za późno. Rzeka to twój sojusznik. Wszystko inne jest wrogiem. Stojąc naprzeciwko wejścia do lasu, słyszysz odległe wycie. Tuż przed tobą na ziemi leży kolejna kartka. Czytasz. On co noc wyje do księżyca. Samotny, wiecznie głodny, wiecznie zły. Uważaj na swój zapach. Oby mu się nie spodobał. Zauważyłeś mały ołtarzyk, pod którym kryło się coś złotego. Możesz do niego podejść. Musisz zniszczyć ten ołtarzyk, jeśli chcesz wydobyć coś w środku. Okej, ołtarzyk pada. A pod spodem leży klucz. Podnosisz go, masz go w swoim ekwipunku. Muszę stąd uciekać. Muszę znaleźć rodzinę. Widzisz, że ten kawałek dżungli wygląda nieco inaczej niż ten poprzedni. Jak gdyby mieszkała w nim jakaś inna istota. Patrzysz pod swoje nogi i tam również zauważasz kartkę. Słyszy nawet kiedy nie widzi. Czuje nawet kiedy nie jest w pobliżu. Królowa podziemi tylko czeka, aż zrobisz zły krok. Znalazłeś kolejną kapliczkę. W tej kapliczce znalazłeś kolejny klucz. Jest nieco innego koloru. Co się dzieje? Muszę ich odnaleźć. Jak na razie masz tylko i wyłącznie dwa klucze. Widzisz ją, to Ani. Masz klucz, możesz ją uwolnić. Musisz teraz odprowadzić ją w bezpieczne miejsce. Nic się nie zrobią. Rzeka jest przyjacielem. Odległe wycie uspokoiło się. Jesteście tutaj bezpieczni. Możesz tutaj zostawić Ani i ruszyć na następne poszukiwania. Zostanę tutaj. Muszę odnaleźć naszą całą rodzinę. Zaufaj mi. Opuszczając rzekę, zauważyłeś przyjemny, słodki zapach wanilii. Pod twoimi nogami ni stąd, ni zowąd pojawia się kolejna kartka. Ona darzy cię uczuciem silniejszym niż nienawiść, zazdrość czy pożądanie. To miłość. Chcę cię mieć tylko dla siebie. Już na zawsze. Zobaczyłeś ją, to Lux. Niestety nie masz klucza, nie możesz jej uwolnić. A, przyjdę. Co za dźwięki. Słyszę je w mojej głowie. Muszę być ostrożniejszy. Znalazłeś kolejną kapliczkę. A w niej był klucz. Ona jest tuż za tobą. Możesz uwolnić Lux. I teraz możecie udać się do bezpiecznego miejsca. Udało ci się oprzeć jej urokowi. Możesz przeprowadzić Lux z powrotem do Ani. Jesteście tutaj bezpieczni. Możesz udać się po ostatnią z twoich zgub. Na skraju rzeki i lasu zauważasz kolejną pamiętną kartkę. Podnosisz ją i czytasz. W tym lesie mieszka strach. Strzeż się, bo ma wiele postaci. Tylko jedna może cię skrzywdzić. Ale czy wiesz, która? Znalazłeś kolejną kapliczkę.
Możesz ją zniszczyć. Kolejny klucz. Słyszysz jakieś głosy. Poznajesz je. To chyba Zoe. Tak, jest tutaj, możesz ją uwolnić. Chodź za mną. Do reszty rodziny. Musimy stąd uciec. Potwór zatrwał Zoe, ale chyba udaje się uciec. Odprowadź ją do bezpiecznego miejsca. W końcu, wszystkie razem. Udało ci się. Zebrałeś całą swoją rodzinę bezpiecznie w jednym miejscu. Nie wiesz tylko, co dalej. Rozglądasz się za kolejną kartką i faktycznie znajdujesz ją o swoich stóp. Czytasz. Dziękuję za pomoc. Samemu nie udało mi się zgromadzić całej waszej czwórki. Oni są zbyt silni. Zbyt nieposłuszni. A teraz zabiorę wasze dusze do mojej latarni. Gdy tylko kończ czytać ostatnie zdanie, zauważasz, że z krzaków nieopodal wyłania się złowroga postać. W tej samej chwili gdzieś w oddali widać słup światła, który przebija się przez ciemne chmury. Wskazuje pusty ołtarz. To twój jedyny ratunek. Musicie uciekać. Musicie znaleźć inną drogę. Ktoś biegnie za wami. Uważają swoją rodzinę, nie możesz pozwolić jej zabić. One tu są! Już tak blisko. Widzicie, kolejny ołtarzyk, musicie go zniszczyć. Udało się! Nagle potwory zniknęły. Dobiegacie do pustego ołtarza, który teraz rozświetlony światłem mieni się, jakby był stworzony ze złota. Chwytasz go i... Nagle budzisz się we własnym łóżku. Zrywasz na równe nogi. Słyszysz pukanie do drzwi. To twoja mama. Wchodzi do środka i mówi: wstawaj, zesrałeś się. Brawo! Jak usłyszałem o tej mamie, to stwierdziłem, dobra, nie musi być, zesrałeś.